spektaklu? Idea spektaklu wzięła się z teatru Ateneum, bo w momencie, kiedy przyszedł do Ateneum Marcin Dorociński i kiedyś zobaczyłem w bufecie Marcina z Damięckim, pomyślałem sobie, nieźle by było, gdyby oni się spotkali na scenie. Warto byłoby ich skojarzyć scenicznie i później bardzo szybko, nie wiadomo jak to się dzieje, jakiś błysk, jakaś iskra, no my pomyślałem sobie Rogożyn, Myszkin. Tak to się zaczęło. Widzę, że się trzęsiesz, Lwie Nikołajewiczu. Prawie tak jak wtedy w Moskwie, pamiętasz? Albo jak to się zdarzyło już kiedyś tuż przed atakiem tej twojej choroby. I nawet nie wiem, co ja będę z tobą robił. Czy to ty? Tak, to ja. Życie w Krakowie rozpocząłem od Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wydziału Prawa. Później, ale ten Wydział Prawa polegał głównie na tym od pewnego momentu, że bardziej przebywałem w piwnicy pod Baranami niż w Collegium Nobilum. Dobrze czy źle, nie wiadomo. Ale tak to się potoczyło. Później minęły lata, łódzka szkoła, wyjechałem z Krakowa, łódzka szkoła filmowa i tak dalej. Po czym wróciłem do Krakowa i wracałem wielokrotnie. W Krakowie zrobiłem kilka przedstawień teatralnych, kilka teatrów telewizji. Krótko mówiąc, spędziłem w Krakowie sporo czasu i to takiego czasu intensywnego, jak mi się wydaje, dość ważnego dla mnie. Więc mówię to oczywiście bez cienia jakiejkolwiek kokieterii. Po prostu wymieniam fakty, które łączą mnie z miejscem, z miastem. A ja tobie jednak na drodze stawać nie będę, panie. Dlaczego mnie tak ciągle odstępujesz? Czy ją całkiem przestałeś kochać? To po co tu przyjechałeś? Z żałości? No co ty, nie wierzysz mi? Wierzę, ale nic z tego nie rozumiem. Widać jednak twoja żałość silniejsza od mojej miłości. Twoja miłość niewiele się różni od nienawiści. Tyle ci powiem, bracie. Zamorduję ją, czy ja? Nie, znienawidzisz za te męki. Za tę miłość, którą teraz do niej czujesz. Jednego tylko nie mogę zrozumieć. Jak ona może znowu iść za ciebie, co? Jak? Jak ona może znowu iść za ciebie? Co ona takiego w tobie widzi? Co, pieniądze? Bzdura! To co, to może tylko po to, żeby mieć męża, to mogłaby wybrać innego, każdy inny byłby lepszy. Pomysł na to, żeby znaleźć sobie taką formułę festiwalu, żeby pokazywać przedstawienia kameralne, niewieloobsadowe, jakoś tam skupione, zamknięte, tym samym osobne, to też jest coś. Więc jestem przekonany, że idea jest fantastyczna i z dużą radością bierzemy w tym udział. Dookoła parkiem sosny.
wieże stare, piękne, pachnące żywicą, wysokie. Wieże, wieże. Takie wieże, jeżeli pójdziemy prosto przed siebie i będziemy dalej szli.